Siemaneczko. Witamy. Z wodnego Eldorado. Znowu. Koniec wyjazdów. Po powrocie z Mazur. Z Francji. Z nadmorza. I znowu z nadmorza. Jesteśmy, jak mówiłem, w Wólce Gąciarskiej. Jest na razie my. Dwie osoby przed nami. I tam sobie jeszcze. I obok Daniela jedna. Teraz siedzimy na głębokiej wodzie. Przy domku. Tutaj na tym takim zaokrągleniu. Tego nie przystałem domku, tylko od strony tutaj rzeczki. Wydaje mi się, że teraz powinno być lepiej, chociaż wychodzi słońce. Ale nie i wiem, tak zimno jest na tym, jak na jest tą porę zimno, roku. Tak, na tą porę roku jest zimno. Ja ale czapkę zimową miałem, jako kurtkę. A czym nie wiem, czy teraz jak będzie słońce, to ryba się nie przejdzie na płytką. No, zobaczymy. Ja mam oczywiście trzy wędeczki, tak jak ostatnio. Ja metoda na kuzo. Ja tradycyjnie dwie metody. Plus karpiówkę mam tam rzuconą, tam z boczku, na kuleczkę z pop-upem. No i co, dzisiaj nie mam match metod mixa, bo już mi się skończył. Teraz mam mieszankę peletów, tam allerów i jasnych, takich typu kopens plus betainowych. No i oczywiście cały czas strzelam jedenastkami z procy, leci. No i to chyba tyle. Dopiero co przyjechaliśmy w sumie niedawno, co się rozłożyliśmy. Ja mam dzisiaj dla odmiany zanęty Tigerfisha dzisiaj mam. No właśnie, już zobaczcie jak pachnie. No to jest zanęta z Sonobase Tigerfish, czyli to jest coś takiego jak matchmetod mix, tylko że z mielonymi tymi orzechami tygrysimi. No tak, bo taki właśnie grubszy widzę. A takie słodki chyba zapach ma. No nie wiem, ale no zobaczymy dzisiaj. Też mam tą zanętę, kiedyś kupiliśmy na promocji, jest z tego film. Więc myślę, ona powinna się tutaj też chyba sprawdzić, bo to jest taki śmierdziel, czyli mączki rybne, to co teraz ryby lubią najbardziej, plus orzechy tygrysie, mączka z orzecha tygrysie. No i ona jest taka grubsza, ma takie no frakcje, no. Tak jakby te orzechy nie są do końca mielone, tylko miażdżą. No nic, to tyle, będzie ryba, to się odezwiemy. 1500 subów może już biło, jak jest ten film, mam nadzieję. Lecimy do 10. To meldujemy się. Siemanko. No, mamy rybkę, ale w tym samym momencie Daniel miał branie, więc ustawił telefon na statyw. Bardzo fajne branie, nawet nie pamiętam na co. O! Co? Jedna, jest? Jednak. O! Daniel, pierwsza ryba od kiedy? W tym samym momencie branie. Nie wiem nagle co to się stało. Tutaj zaczęło fajnie jechać. Pięknie. Tutaj mamy. Kurde, u mnie spadła. Spadła? No bo jak tyle, jak nie wiem, luźną w rybkę tam. No mogła się powoli odpinać. Tutaj zaraz sobie jakoś z moją poradzimy. Jeszcze mi przy okazji jaskółki uderzają o żyłkę. Spoko. Nie wiem, czy nie lepiej będzie z tamtej strony go wziąć. A nie, nie jest duży. Kołrotek mi się niestety sypie. Ostatni sezon z nim na pewno. Pokażę wam. Pamiętajcie, przy takich miękkich wędkach, ja już to powtarzałem, musi być mocno skręcony hamulec, bo wtedy po prostu robi się za luźno. I na przykład tak rok temu, kiedy zacząłem używać do takiej bardzo miękkiej wędki, czyli do tego trabukko podajników z amortyzatorem działa tak samo. Rozciągliwa żyłka, podajnik z amortyzatorem, do tego miękka, bardzo miękka wędka, lekko rozkręcony hamulec tylko i nawet przy miękkiej wędce i koszyku, bynajmniej ja tak mam. Gdy miałem miękką wędkę, kołrotek skręcony, żyłka i koszyk z amortyzatorem, niestety spinały mi się ryby.
Teraz jest idealnie złoty środek, ponieważ jest miękka wędka, zakręcony mocno kołowrotek, rozciągliwa żyłka i koszyk bez amortyzatora. Tak, zaraz spróbujemy go podciągnąć. To nie jest jakiś wielkolud, ale jest fajny, silny. Wtedy zrobiło się zimno. Bardzo silny, wiesz? Nie jest duży. A jak ja przyszedłem, miałem swinger na samej ziemi. Możesz już podnieść ten aparacik. Będzie mi wygodniej. Ale przynajmniej miałeś branie, bo ty ostatnio ile? Dwa razy byłeś, tak? No. Nie miałeś brania. Nie, myślę, że może... A, pełnouski, Dawno nie rozumiem pełnouskiego albo osadzana, nie wiem, nie rozróżniam tych ryb. Dawid mi nieraz tłumaczy z Dawidem na ryby. Jak to oglądasz, to pozdro, ale ja nigdy nie pamiętam, co ty mi mówisz potem. A nieraz się pytałem, czy na Oleśniku, czy tu byliśmy, że... Bo chyba sadan jest podłużny bardziej, nie? Chyba tak. Ja nie pamiętam, znaczy nie będę kłócił, pamiętam. Mi się ostatnio płotka z dręgą pomyliła. O, teraz już się zrobiło ciepło. W sumie wiem już na co było branie. Nieśmiertelny tutaj. Dumbbell jest ananasowy. 8 mm. Ale jest naprawdę silny. Myślę, że on ma ze 4 kilo. A masz wagę? Mam. Mam gdzieś tam z Mazur. Mamy go. No, a całe łowisko cicho, a u nas od razu po braniu. Oj, skacze bydlak. Może wędkę. Jak wiadomo, na jaką wędkę branie? No nie może być na inną niż na garwolino. To jest wędka, maszynka do łowienia ryb. O, pokażemy go od razu. Jest piękny. O. Ile nie byłem na rybach? 2 tygodnie, tak? Nie, ile? Nie. Z 1,5 tygodnia. Półtora, bo Mazury. Ale jak proszę zobaczyć, jaki ma pysk rozerwany. Był już u kogoś na kiju i tutaj jaki ma pysk rozerwany. Mój haczyk bezzadzierowy, malutki. Preston PRC1. Piękny. Zważymy go, zmierzymy i pokażemy. Zobaczcie. 5300, piękny, bardzo silny karpiszon. Był już na kiju ze 2 razy. Jest rana po haku czyimś. Kładziemy go ładnie. Nie mamy maty, ale to jest taka siatka z grubej frakcji, gęsta. Więc nic mu się nie dzieje. Też nie popadajmy w skrajność z tymi matami, bo to się robi aż chore. Już cię wypuszczam. Silny chłopaczyna. Zaraz tu, jak wystartuje, to poszedł. Sztuka u Daniela, jak jechał skubany. Proszę zobaczcie, tutaj jak się zrobiła fala. Pięknie. No Daniel, liczę się, że się zepnie. Nie stresuj mnie. Tyle czasu nie miałem jakiejś dużej.
No, w międzyczasie, kiedy oglądaliście na YouTubie dwie jego wielkie porażki, to był na PZW i połapał małych leszczyków. No, jak ktoś lubi, nie mam z tym problemu. Zobaczy, no chyba coś fajnego musi być. A nie jesteś pewny, że trochę ma zamocony skowrotek skręcony? Mogę sprawdzić? No możesz pomóc, ale to potem. To jest... ogółem to nie wiem, czy mam rozkręcone hamulce teraz. Będzie widać, jak będzie płynąć wędka. Od karpiówki to mam, ale... Dobra, to ja. Jak nie ty, to ja podniosę. To ty? To może przejdź tam, bo tak to już zawijasz tą wędkę. Ty masz długą wędkę, to nad tym krzakiem będziesz łodził. Serio, mówię ci. O, to Danielka zanęta. Tiger fish. Powiem szczerze, pierwszy raz ją wącham. Jak dla mnie to pachnie tak samo jak matchmet... Myślę, że może trochę bardziej śmierdzi. Co ty gadasz? Tak samo według mnie pachnie jak matchmetod mix. Tylko, że w ręku nie jest już taka drobna. Wiadomo, matchmetod mix i tak ma w sobie takie te drobne peleciki. Nie jest to tak drobne jak Danenty Dynamita, ale i tak jest grubsza niż ten matchmetod mix. Przejdź, bo będziesz ożył. Zobacz, że masz z lewej strony. Co ci to da, że tam... Cezarek, nie śmiruj. To jak to się, co tu się tutaj stanęło w ogóle? Mi wydaje się, że jest mała ryba, ale... No to może zepniesz. Szelak się, monsterek, odzywa. Feeder Daniel Team, dawaj. O, teraz przeszło? No, zobaczcie, jak się kotłuje już. No, będzie zaraz dzwonił do mamy. Mamo, zrobiłem nareszcie. Chociaż ja nie wiem, czy mogliśmy usiąść tam, na płytką wodę. Bo tam jakiś ziomek też już coś tam holuje. Nie wiem, czy... Czekaj, robi się snapa. Dodawajcie Daniela na snapie, jak coś. Bo Daniel wysyła bardzo często, typu na przykład... Brało mi, ale się spięło. No relacje na żywo by mieli z zasiadki. Nie, nie taki mały, no co ty? No nie. No mój 5300, pobijesz? Z tego sezonu masz największy ten Orońska, no, tak? No. Ten, co jest od razu życiowym. No. Mędeczka do 230 gram. To jest feeder taki wiślany. Że nie byłem na Wiśle. Ja byłem raz, ale to się nie liczy, bo nic nie złowiłem. Nie, też spoko, loko. Tutaj to są fajne te rybki, silne. Ale brał pięknie, no typowe karpiowe branie. Rolada poszła i... Co poszło? No, rolada, tak się mówi, wariacie. Nie znam takich... Jakieś karpiowe? Bo w internetach nie się... No, karpiowe nazewnictwo. Zapać za żyłkę, to ci go podprowadzę trochę, co? Się ręka boli. Ale poczekaj. Zatrzymaj, jak Dawid mówi, to o jajka se zatrzymaj. Nie, poradzimy. Na pelet. Możemy się na pelet orzech tych rysi. No w sumie to o to chodzi, żeby... To jest najlepsza rzecz, zabawa z rybą. Nie wiem, gdzie to mam nakręcać, czy tu? To nie wiem, czy tamten on coś złowił, chyba nie. Obstawiam, że mu się spięło. Miał daleko rybę, a już jest na brzegu. No, druga do przerzucenia jest, obstawiam. Ta, do przerzucenia na bank. Lecimy. Jej, tu znowu jest chłodno. Oczywiście. Jeszcze dawaj, Daniel, w piątek. A jaki wariat, jak skacze. Pięknie! Trochę mniejszy niż ten twój, ale... Nie, myślę, że tak... Tylko, że on zaraz wypadnie. Musisz tak, wiesz... Tak i tak wsuwać do góry, złap za kosz. Jest, jest. Yes, we got it. Skubany, jak myślisz, że jest... Nie, też jest ładny. Jest ładny. Odepniemy go i pokażemy. Oficjalne ważenie. Nie wiem, to trzeba trochę zdjąć, bo tak to się nie mieści. Pokażemy od razu. Większy.
7 kilo, czyli 6700. Większy, tak myślałem. Piękny, 6700. No i idziemy z nim do wody. Biera go. Catch and release. Catch i do siaty. No ty to masz kalosze, to ty sobie możesz wjechać. Mogę wjechać. Pamiętasz jak żeś wpadł tutaj? Ale tu może zakryć mi tego. Kalejsza, no. Kalosza. Ale twój większy, ale mój ładniejszy. Szkoda, że mój nie ważył tyle co twój. O, poszedł. No i jak zwykle na tym łowisku, jedna przynęta, jedna ryba. Miałem zarzucone to, co było wcześniej, na co złowiłem tamtą rybkę. Idzie w stronę Daniela. Czekałem, nic. Zarzuciłem teraz, o dziwo, na pelet. W tamtym roku i dwa lata temu tutaj brało super na pelet. Dwa lata temu szczególnie. Zużyłem całą paczkę peletu OS. A mając wiele innych przynęt, no nie zdarza się to często. A tutaj zużyłem. No i teraz branie. Zarzuciłem bliżej brzegu trochę. Ja tutaj nie łowię na klipsie. Tutaj jest blisko bardzo. Tutaj dorzucam dosyć blisko. Więc nie ma sensu z klipsem. Muszę przejść, bo... Więc naprawdę... Zrzucam gdzieś do... 2 metrów. Nie chcę tak też w ten sam punkt, może to też straszyć te ryby. Jak rzucę trochę dalej, to wtedy mam klips, a tutaj tak blisko to... A też szczególnie jestem przygotowany, że raz chodzę do Daniela, Daniel do mnie, no to tak, żeby mi nie wciągnęło wędki. Bo to nie są zawody. O. A ta wędka się wygina, pa. Po prostu łyka i miecza. Co to? Trzeba łyka. Oj, naprawdę. Zawsze tylko to garbolina. Sobie kupię drugie, to wtedy będę na 2 wędki łowić. Starałem się, żeby karpiówki nie przerzucić w płytkie miejsce, bo wyszło słońce. Więc na to łowisko, jeżeli ktoś chce przyjechać, to polecam mieć duży zapas przynęt. Dużo różnorodności w przynętach. Jedna ryba i trzeba zmieniać, bo nie, może im mówi wtedy, że co, że na tą to nie bierzcie. Tego to nie zadajcie, bo tu was robią w kunia i ją się dam złapać. No ale przecież każda wraca. No właśnie, dlatego mówi. No w sumie nie każdy, no my ten, ale ile razy się zdarzyło, że ktoś przychodzi do nas i mówi, żeby chciał rybę. Czy możemy mu dać? Ale ślisko. Trochę. Chociaż. Taki okrągły. Pa. Ważka. Taki no, gruby. Trzeba też z tego. Trzeba go zważyć. O, sam koniuszek. I to bardziej w górną warkę, nawet wąsa dostał, więc. Zważymy go tak dla. Sprawdzenia. 600. Pobiłem rekord z dzisiaj. To jest fajny, jest grubiutki. Na żarty tych peletów. Grubasek. No niestety mniejszy niż Daniel. Opiernął strzał. Czemu niestety? Dobrze, że mniejszy. Ty to się cieszy, żeś w ogóle dzisiaj miał 2 brania, wariacie.
stary pelet, ja go mam chyba. Fuh. Dwa lata ten pelet mam. Obróć tę siatkę. No ale nie mogę, bo on mi przyjdzie tę siatkę dalej i zrywa ją. Ale chciał do domu wracać, mamie się pochwalić. Właśnie zabrałem się do zmienienia podajnika w drugiej wędce. Wędka jest na brzegu, znaczy na brzegu, podajnik jest tutaj przy brzegu. I piękne branie, na co? Na Garbolino. Brady, oni nas powinni sponsorować za tą reklamę. Napiszę do nich, to jest chyba francuska firma. De Puis, jakieś... To jakieś francuskie De Puis. Było do nich podjechać. Ja wiem. Czy oni z Marsylii? Będę strzelał za żyłkę, sumy tego nie lubią. Może wyjdzie z zaczepu. A nie, to nie ma zaczepu. A to nie jest jakieś małe, nie jest jakaś duża. No bo tak szybciej idzie. To jest coś, obstawiam, że to jest wiosenne, albo może i nie. Tutaj każda ryba ładnie walczy dosyć, co nie? A te wiosenne to tak, jest jeden film, co ty złapałeś jedną, tą taką dużą na początku, nie? I potem ja łapałem te takie malutkie i ty też. No. One tak fajnie teraz urosły. To chyba nie, bo to już jest zarybienie. Tak by nie urosło. Dookoła. Tego to już nie ma co ważyć. Nie, ja go tylko... O. Też jest ładny. A to ile to ma? Półtorej kilo? No, półtora, dwa kilo. To też było branie mocne. Ale... Nie tak jak... Tamte. Aż w samej gębie ma taki żarłoczny. O! Coś takiego. Taki czarnuszek, murzyn. Oczywiście nie mam nic do murzynów. No rasizm. No racism, jak Messi, no racism. No idziesz? O, poszedł. Szankę, tak to wygląda. O, lepiej w cieniu. Zwykły, klasyczny pelet typu fit, ale rakła w rozmiarze 2, 3, 4. I troszkę, jak widzicie, tego zielonkowego green betaina. To tyle, jeśli chodzi o pelety w tym miksie. Sprawdza się. Kto to tutaj rybę ciągnie? Kolegen! A już taki słodki podbierak był, no. Ale ten się odjazd. Ale czekaj, bo się... Toga, tutaj. Mam! Dobra. Biorę. Tylko wyczepię go. I tyle. Długo nie przerzucałeś. No i to był pelet nasz, halibutowy. Tak? No. Na halibuta? Bo jakiś taki maluszek. Jak twoja głowa wygląda. Półtora kilo. Wypuść i potem połóż. Ale szybko. A nie, już myślałem. Teraz dopiero. Mamy... Jezu, jak ja dawno nie holowałem karpia na trabuchko. Zmieniłem podajnik na podajnik guru z amortyzatorem. To jest ten malutki. To jest taki malutki, co używam go na wiosnę. Ale rybka malutka też. Mały podajnik, mała rybka.
to takie to są te wiosenne, no, właśnie, które po prostu, kiedy myśmy je łowili? W kwietniu chyba, tak? No, to one brały często wtedy. To one brały na... No to one... Tak wygląda przyrost tych ryb. Przez parę miesięcy, co nie? No ile? No do sierpnia. Czyli o 4 miesiące, no bo kwiecień jest 4, a sierpień jest 8. Ej, a co on wziął w ogóle? O, on się zaczepiło teraz. Się wypiął. To tak wygląda przyrost. No ile on ma teraz? O, 70 deko? Tak, nie wiem czy ma nawet 70 deko. Pół kilo może? No pół kilo może. Ma ciupeńki. Dobra. Puszczę go tak. Puszczę go z ręki, tylko żeby teraz nie skakał. Misiu! O Jezu, ale się zsunąłem do wody. Szybko. Ma takiego malutkiego karpika chyba jak ja mam. Ale branie mu znów zrobił. No. Na naszego kraba. Dobry podwiarak, że się nie złamie. Ale trzy razy go wyczepiałem. A to to świeży ten krab, bo się nie rozpuścił już. Masz, niech se zje. Użyłeś mu do tego? No. Kurde, oddał. Że oddał, że wyżygał? No, zauważyłem, że fala cały czas jest w tamtą stronę, więc zarzuciłem wędkę. Też tam, taki duży kąt. I co, zarzuciłem trochę peletu, strzeliłem z procy, trochę strzeliłem tym peletem, który łowię. Ile? 2 minuty? Branie. Daję akurat szuka coli. Chodź to malutko. Ale też taki murzyn. No. No widzisz, no, samym widać, że imigracja, nawet emigracja nawet u nas jest. Imigrant, bo murzyn. O, ale by wyleciał. Kiedyś się był bramkarzem. Ale się zachmurzyło, co nie? No. To się tutaj się tak te bączki bawią. To ta, to te, bo te takie one ciemne były. Na pelet. Nawet jest w tym. O. Taki wielki znalazłem. O. Murzynek. To jest z Kambodży ten jest akurat. Leć. Tylko weź przypój, weź jakiegoś kolegę tutaj, bo tu powiedz, że film nagrywają. Aktorów szukają. Takich XXL. Bydlaka u Daniela. Też fajny odjazd. Jakoś tak dziwnie walisz. Sorry za wiatr, trochę tam chronię ręką. Tutaj mikrofon, ale... Co to jest za ryba? To karpi, ale... Dziwnie walczy. O, psy przyszły. Kajtuś! Ach, nie słyszał mnie. Szedł z dziewczyną. Już zamoczyłem podwierak, więc żebyś go teraz nie spiął. Nie bój się. Małe. Znowu na kraba. Si kraba. Właśnie na ten. Bierzesz tego wariata, musisz trochę chyba wejść. No, bo ta... O, jaka poskręcana żyłka. No właśnie nie wiem czemu tak się poskręca. Weź ty przewiąż to, urwij z 5 metrów. Nie wiem od czego to się tak poskręcało. No też malutki. Haczyki, które ja mówią, że... Tak. Następny raz będziesz mi kupował rzeczy, dawał hajs. I ja ci będę wiązał. Przypony CM.
Najlepsze. Nie, bo czasem się spina. Bo źle holujesz. To nie chodzi o przypon. No, poleci. Piękne branie. Tak jechał, nie mogłem go na początku zatrzymać. Myślę, że będzie ładna rybka. Może być rybka wyjazdu. Jak w prawo poszedł. No, bo ja centralnie, tak jak mówiłem, jak widać fala idzie w tamtą stronę, więc ryba prawdopodobnie porusza się za falą. Więc zarzuciłem tam, podnęciłem troszeczkę peletem, co chwila strzelam, bo to bardzo ważne, żeby cały czas nęcić. A tu już bardzo szybko podszedł. Nie taki duży, ale pojechał na początku pięknie. Akurat wracałem od Daniela, jak widzieliście rybka u niego. A też taki ciemniejszy mi się zdawało. Fala imigracje. Na co wzięło? Na garbolino. Nie, nie weźmie na tam. Nie weźmie. Ja nie wiem, czy ja się bardziej staram na tą wędkę, czy co. Chyba jak się wygina normalnie. Niesamowita wędka. Naprawdę, nic mi za to nie płacą, ale polecam. Znaczy tak, nie rzucimy tym daleko, bo to jest klucha. To nie wyniesie podajnika, ale do holowania ryb... No takie komercje mniejsze, to spokojnie starczy. Takie łowisko jak tutaj, jak Orońsko. Mówimy o łowiskach koło nas oczywiście. Jakiś mały PZW, naprawdę bliskie odległości, to jest wędka niezastąpiona. Ta wędka też jest super, tutaj mam trabuko selektora. Ponieważ jest delikatnie sztywniejsza, przy rybie ona już się zachowuje tak jak ta, jest bardzo lejąca, aczkolwiek ma większy zapas mocy, ale niesie o wiele dalej przynętę. Oj, przynętę. No i koszyk, oczywiście. Koszyk z przynętą. Czy wiadomo, metoda też dosyć fajnie leci. A coś mi tam trzeba, nie wiem czy to. Czy przelotkę mam brudną jakąś? Ale walczy skubany. Trochę skręcimy. To jest bardzo lejąca wędka. On jest niesamowicie silny. Mieliśmy małe problemy, skończyła się klisza. Już naprawione, ale trzeba się śpieszyć. Jest. Jest. Jest, jest, jest. Jest kabanik. Murzyn straszny. Dobra, idziemy z nim. Tutaj pod to drzewko, ulubione miejsce na rybę. Piękny. Zaraz przyniesiemy wagę i na pewno zrobimy fotkę, bo jest przepięknej urody karpik. Zacięty, dolna warga. Przynęta spadła. Haczyk. To jest prestonik chyba. Czyli taki jak Guru QM1, tylko że tańszy. A, wcześniej miałem Guru, tak samo się sprawdza, Preston tak samo. Dobrze, zważymy go. 4,5 kilo, bez jednego oka. Jakiś ma zarośnięty, w ogóle by mu w ogóle nie wyrosło. Nie ma żadnej dziury. No i co? Ale i tak potrafi pokarm zjeść. Leci do wody, oczywiście. Chyba, że go zjemy. Ale fajny, silny, lubię takie, o Jezu. Lubię takie ryby.
koniec na dzisiaj. U mnie ile? 6 karpi u Daniela. U mnie 4. Największy jego 6700, u mnie 6100. Oprócz tam kilka małych. No i fajnie poholowało się po tygodniowej przerwie. Wreszcie się coś połowiło. Jutro prawdopodobnie też jedziemy, nie Daniel? Nie wiem, zobaczymy. Może na PZW, tak mamy nadzieję. Jak przyciąć takiego amurka, to by było pięknie. Ja idę do domu myć włosy. Więc to tyle. Zapraszamy do subskrypcji. 2000 dobijamy do końca wakacji. Na Facebooka, bo mało lajków jest bardzo. Tam też się ciągle coś dzieje. Na pewno częściej niż filmy. Wiadomo, można szybciej wstawić zdjęcie niż nagrać film. Do sklepu. I zapraszamy na grupę Giełda Sprzętu Wędkarskiego. Tam też fajne rzeczy można kupić. My niedługo chyba będziemy coś też wystawiać. Trzeba jakieś porządki zrobić. Siemano.